Siema, siema, witam Was bardzo. Jedziemy dzisiaj z N. Odpowiadam na jednego z Was pytanie. Kamil mnie się spytał pytanie, czy ja chciałbym wrócić mieszkać do Polski. Moi drodzy, odpowiedź będzie na to krótka, ale później będzie więcej tłumaczenia dlaczego. I no, jeżeli ktoś się obrazi, nie wiem czemu się obrażasz, bo ja mówię o swoim życiu, do ciebie to nie ma do czynienia za bardzo nic. Czy ja wrócę do Polski, czy nie, twojego życia to nie zmieni, nie? Moja odpowiedź jest nie. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że ja tutaj mam rodzinę. Zobaczcie, ona teraz o tym nie wie, ale ja się spytam. And what if I said that we have to move to Poland? Bye. Widzicie, co ona powiedziała? Żegnam. Jeden z powodów. Ja tutaj mam rodzinę i nie mogę oczekiwać, że moja rodzina się przeprowadzi do Polski, dlatego że ja chciałbym do Polski jechać. Drugi powód. Tutaj jest moje życie. Praktycznie mówiąc, tutaj mam znajomych. W Polsce mam mało rodziny. Jest taka rzecz, że no, paru członków z ulubionych moich jest w Polsce. Ale tam w Polsce też nie mam ni znajomych, ni nikogo. Ludzi, których znałem z dzieciństwa, większość z nich, z tego co rozumiem, jest martwa albo w więzieniu siedzi. Paru tylko normalnie ludzi żyje z tych. Także nie mam tam żadnych znajomych. I nie ma dla mnie w Polsce przyszłości. Bądźmy szczerzy. Jeżeli ktoś mieszka w Polsce w dniu dzisiejszym i patrzy wyjechać, bo dla niego nie ma przyszłości w Polsce, to jaka przyszłość dla mnie jest w Polsce po niemieszkaniu tam 22 lata? Co ja tam będę robił? Niestety, moi drodzy, moje życie jest już tutaj. No i tutaj tryb życia mi bardziej się podoba, nie? Ale mówiąc to, nie zapominam, że jestem Polakiem. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem z pochodzenia. A jeden z powodów, czemu otworzyłem kanał polski, dlatego, żeby nie zapomnieć swego języka. No i ktoś może posiedzieć i powiedzieć, o, jak on wielki, przepraszam, że przeklnę, ale tak często słyszę tutaj, wielki kurwa Amerykanin. Po polsku zapomniał rozmawiać. Moi drodzy, jak nie masz z kim rozmawiać w języku polskim na dzień powszedni, na co dzień, jest bardzo prosto zapomnieć język, nawet swój własny. Jak widzicie, do dzisiaj nawet dużo ludzi dla mnie wysyła wiadomości często, że ja niepoprawnie po polsku rozmawiam. Prawda jest taka, że tak samo niepoprawnie rozmawiałem, jak w Polsce mieszkałem, bo się wychowałem na ulicach, nie? No ale dobra, taka odpowiedź na to pytanie. Nie powiem, że mam nadzieję, że Wam odpowiada, no bo nie ma różnicy, czy Wam odpowiada ta odpowiedź, czy nie, bo to jest moje życie, odpowiedź na moje życie, co jako ja decyzję podjąłem, nie? Jedynie tylko z Wami się dzielę tym. Ale okej, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij sieknąć w tego suba u góry tutaj, nad głową N. I miłego dnia. Na razie.